Dzień dobry. Słuchacie państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Gubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight. www.politykainsight.pl Jest piątek, 10 września. 20 lat temu, minus jeden dzień, dwa samoloty wleciały w World Trade Center. To zdarzenie zapoczątkowało wojnę z terroryzmem, która trwa do dziś. Zaprosiłem do rozmowy naszego analityka do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, byłego ambasadora w Kabulu, doktora Piotra Łukasiewicza. Pytam Piotra o to, komu ta wojna była potrzebna, do czego, czy ona jeszcze trwa oraz kiedy się skończy. I jak wygląda, albo będzie wyglądał, krajobraz po tej krwawej bitwie. Zapraszam na rozmowę. Piotr, to może najpierw krótko, bo bardzo jestem ciekaw, gdzie byłeś 20 lat temu, w momencie, w którym pierwszy samolot wleciał w WTC? Dokładnie 11 września byłem w jakiejś bośniackiej wsi. Nie pamiętam nawet jej nazwy. Było to związane z moją pracą jako żołnierza. Wówczas mieliśmy kontyngent, trwała wojna na Bałkanach, czy też kończyła się wojna na Bałkanach. Mieliśmy swój kontyngent wojskowy w tych rejonach. Następnego dnia. 12 września wracałem z Bośni przez Austrię do Polski i zdziwiło mnie, że, ponieważ nie docierały do mnie żadne informacje wtedy, bardzo ostra kontrola na granicy chorwacko-austriackiej. I pamiętam, że kiedy dojechałem do Wiednia, jakoś wszedłem na stację benzynową i zobaczyłem gazetę z takim wielkim zdjęciem na no, okładce, jakieś kłęby dymu, ludzie uciekający. Wydało mi się, że to jest jakieś zdjęcie z filmu katastroficznego, a to oczywiście były zdjęcia z Nowego Jorku i, z tamtych dni zapamiętałem poczucie takiej nierzeczywistości, nierealności tego, co się dzieje, jakiegoś takiego scenariusza, który zresztą później w kolejnych latach był powtarzany, no właśnie, w wielu filmach katastroficznych. Te prawdziwe sceny z Nowego Jorku i z Pentagonu, z Waszyngtonu, były powtarzane w setkach filmów katastroficznych, science fiction, wojennych, amerykańskich i w ogóle zachodnich, przetrawiających to wydarzenie. Nierzeczywistość stała się rzeczywistością. Rozpoczęła się wojna z terrorem, czy z terroryzmem, zależy się tak, jakbyśmy to tłumaczyli. Zacząłbym naszą właściwą rozmowę od pytania, po co komu była ta wojna, czy spełniła swój cel i czy z założenia miała trwać w nieskończoność? Atak na World Trade Center był potrzebny Osamie Bin Ladenowi i ludziom takim jak on którzy wyłożyli swoje racje w wielu oświadczeniach, memorandach, zeznaniach, również przed policjami całego świata, ale to właśnie Osama Bin Laden, chyba jako najbardziej wysłuchiwany dżihadysta w tamtym czasie, uzasadniał, jakie były powody jego ataku, który rozpoczął wojnę, czyli według niego okupacja świętych ziem, Mekki, Medyny przez wojska amerykańskie, konflikt izraelsko-palestyński, jakieś takie pokłosia kolonialnej przeszłości, Zachodu I całych tych 40 lat po II wojnie światowej, które w jego przekonaniu uzasadniały to, czego dokonał ze swoimi współpracownikami 11 września 2001 roku i to, czego próbował dokonać przez poprzednie 10 lat, również zresztą zamachując się na World Trade Center, tylko nieskutecznie w latach 90. Na pewno zależało na jakimś starciu stronie tej, no, nazwijmy ją, dżihadystycznej, terrorystycznej, jakkolwiek by te organizacje nie nazywać. Stały za tym motywy, które my w tej chwili staramy się pomijać, bo, jesteśmy, bo my jako Zachód zostaliśmy tym zamachem dotknięci w całości i w sposób wszechogarniający, natomiast często zapominamy również o motywacjach strony przeciwnej, warto się w nie wsłuchiwać, warto je przynajmniej się starać się je zrozumieć, ponieważ w ten sposób chyba uważam, osobiście jako dyplomata również były, że zrozumienie przeciwnika i jego motywów może prowadzić do nieco innych reakcji niż te, które widzieliśmy w ostatnich 20 latach. Reakcja na koszmarne zamachy, na ten Potworny 11 września, dzień ten 11 września, po stronie przede wszystkim amerykańskiej, ale też całego świata była taka, że 12 września, kiedy właśnie ja obserwowałem gazety na stacji benzynowej w Austrii, była taka: Wszyscy jesteśmy Amerykanami. To było to hasło bodajże z Le Monde francuskiego, mówiącego: W takim momencie, wszyscy jesteśmy Amerykanami, został zaatakowany cały Zachód, została zaatakowana cała cywilizacja zachodnia wręcz, i ten nieco apokaliptyczny ton. Reakcji zachodniej, przekuł się następnie w taką, mogę nawet teraz zaryzykować stwierdzenie, taką lustrzane odbicie dżihadu prowadzonego przez Osamę Bin Ladena. To znaczy on prowadził tą świętą wojnę przeciwko Zachodowi w imię racji, których przed chwilą napomknęliśmy. Natomiast Zachód, George Bush, ten wielki lider, który nagle stał się prezydentem wojennym, ogłosił krucjatę. I to są to ekspresji z Verbis powiedział. Jesteśmy na Krucjacie w obronie naszej cywilizacji, naszych wartości i tak dalej, naszego życia. Ogłosił coś jeszcze większego nawet niż Krucjata, bo ogłosił właśnie globalną wojnę z terrorem. Ameryka w ostatnich latach toczyła trzy wojny, w tym jedną światową. Właśnie globalną wojnę z terrorem, która została ujęta w kategoriach nie starcia wojskowego, nie starcia Policji świata, czy też służb specjalnych świata z terrorystami, czym powinna się stać, tak naprawdę, ale stała się starciem dobra ze złem, ujmowanym w takich kategoriach bezwzględnych. I znowuż zacytuję George'a Busha z 2001 roku: Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Kto użycza, miejsca al-Kaidzie, terrorystom, kto im pomaga i sam staje się terrorystą, sam staje się naszym przeciwnikiem w globalnej wojnie z terrorem. Jedna apokalipsa dżihadystyczna spotkała się z reakcją, nie przesadzając, ale jednak również skrajną po stronie zachodniej. Na to wszystko jeszcze nałożyły się poprzednie dziesięciolecie amerykańskiego poczucia zwycięstwa ze Związkiem Radzieckim oraz tego, co no, dzisiaj zaczytujemy się od czasu do czasu jeszcze w Samuelu Huntingtonie innych pisarzach, którzy mówili o starciu cywilizacji. Więc jakby to przygotowanie ideowe było w latach 90. do tego, co stało się po 2001 roku. Rzeczywiście, chociaż mimo, że Huntington pisał o starciu cywilizacji raczej zachodniej z Chińską, tak bardziej to lokował, zamachy wrześniowe spowodowały, że wszyscy zaczęli myśleć o starciu cywilizacji zachodniej. Nawet niektórzy mówili judeo-chrześcijańskiej z cywilizacją islamu, z cywilizacją muzułmańską. Więc ten 11 września nie można tylko patrzeć w kategoriach jednego dnia i jednego zamachu, ale wręcz wielkiej zmiany cywilizacyjnej i takiego chyba prawdziwego rozpoczęcia XXI wieku, bo skutki trwają do dzisiaj. To też była wojna, która była potrzebna, wydaje mi się, na użytek. Polityki wewnętrznej amerykańskiej. W sensie ta taka kontrrewolucja po tym Clintonie, tym końcu historii, tych latach 90., kiedy wydawało się, że wszystko już idzie w najlepszym możliwym kierunku i świat się samo wyreguluje, nagle nadeszła ta era tych nieukonów, tych neokonserwatystów, którzy trochę wsiedli do pociągu, którym zawiadywał George W. Bush. To nakręciło bardzo silnie tą atmosferę i uwarunkowało trochę myślenie o polityce zagranicznej, o roli Ameryki w świecie w tych latach zerowych. Tak, oczywiście ta poprzednia dziesięciolatka to faktycznie jest ten wzrost amerykańskiej wyjątkowości, eksepsjonalizm amerykańskiej polityki zagranicznej, jakiegoś mesjanizmu, że Ameryka właśnie jest tym dawcą demokracji, no bo przecież w końcu rzeczywiście Ameryka dała demokrację, przynajmniej tak w cudzysłowie można powiedzieć, Europie Środkowej, Polsce. Te przemiany demokratyczne wydawały się być wzorem dla tego, jak świat miał wyglądać. Neoliberalizm święcił przecież triumf. Tutaj bardzo ciężko jest naprawdę unikać słów typu mesjanizm, posłannictwo i wielkich terminów, ponieważ ta wojna globalna tym się właśnie okazała i rzeczywiście Ameryka wchodziła w ten konflikt po 2001 roku niejako przygotowana do bycia liderem wolnego świata. Z tym, że ten wolny świat nagle... Nie został zaatakowany przez reżimy autorytarne, dyktatury, takie jak dawniej Związek Radziecki, przecież zimna wojna skończyła się zaledwie 11 lat wcześniej. Tym przeciwnikiem stał się przeciwnik skryty, gdzieś siedzący w jakiejś jaskini, udający normalnego pasażera z samolotu rejsowego lecącego z jednego miasta amerykańskiego do drugiego. Ameryka nie twierdzę, że potrzebowała tej wojny. Oczywiście są takie podejrzenia, że ten słynny kompleks militarno-przemysłowy potrzebował wojny, żeby produkować jeszcze więcej rakiet, karabinów i tak dalej. To są jakby reperkusje tego konfliktu. Natomiast Ameryka nie mogła inaczej zareagować. Jestem o tym absolutnie przekonany. Ja chciałem nawiązać i trochę cię ściągnąć z tego świata idei do świata polityki i właśnie sam sobie tutaj zapisałem, żeby zaczepić cię o ten kompleks militarno-przemysłowy, o renesans służb też, przecież ten 9-11, no to było jakieś takie duże uderzenie w myślenie o tym, jaką funkcję spełniają, mają spełniać siły wywiadowcze. No to było postrzegane jako olbrzymią błąd, zapaść i katastrofę jednak tego świata waszyngtońskiego, który dba o bezpieczeństwo po cichu i poza sceną, poza światłem, które świeci na taką codzienną politykę. Do tego, tak jak mówiłem, był ten kontekst silnie polityczny, to tak? znaczy, no, to zostało wyciągnięte na sztandary Republikanów i pozwoliło im przez 8 lat rządzić w Ameryce, co też wówczas nie było takie oczywiste. Znaczy, George W. Bush dochodził do władzy w bardzo kontrowersyjnych Okolicznościach i ledwo ledwo wygrał tą prezydenturę po wojnie sądowej z Alem Gorem. Więc poza tym mesjanizmem, tą walką dobra ze złem, ten zachód, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, jest też jednak druga opowieść, znaczy opowieść taka bardziej polityczno-gospodarcza, ta wojna była potrzebna temu krajowi też i jakimś siłom politycznym, które nim rządziły. George Bush rzeczywiście był prezydentem do 11 września, do godzin porannych był prezydentem przeciętnym który skupiony był na agendzie wewnętrznej, na próbie rozpędzenia gospodarki i realizacji jakichś, no właśnie, wartości głównie ekonomicznych, takich konserwatywno-ekonomicznych. 11 września po godzinie 9 stał się prezydentem, rzeczywiście prezydentem wojny i prezydentem z wielkim posłannictwem. I o ile jego sondaże dawały mu w tych pierwszych miesiącach prezydentury, dawały mu takie zwyczajne poparcie oscylujące między 45 a 50 procentami, Normalne w przypadku wszystkich ostatnich prezydentów amerykańskich, to 27 września 2001 roku jego poparcie wyniosło 92%. Było tylko o jeden punkt wyżej niż poparcie dla jego ojca, George'a Busha Seniora, który rozpoczynał pierwszą wojnę w Zatoce w 1991 roku. Więc absolutnie, jeśli mówimy o czymś takim jak to słynne już teraz gromadzenie się wokół flagi, Obywateli zaniepokojonych kryzysem, jakimś potężnym zagrożeniem, to absolutnie myślimy właśnie o George'u Bushu Juniorze, który stoi na dymiących gruzach Wall Trade Center z megafonem w ręce i wokół niego w zasadzie gromadzi się cały naród nie tylko naród, ale również klasa polityczna, również biznes, po to, żeby mu w tym, no właśnie, ja nie uciekam absolutnie i będę się trzymał wielkich słów, wspomóc go w tym posłannictwie zwalczenia wrogów narodu ukrytych, właśnie gdzieś tam siedzących w jaskiniach, których trzeba teraz Całą machinę amerykańską zaprząc, żeby ich obalić. I do tego prezydentowi potrzebne były absolutnie królewskie, niedemokratyczne, ale królewskie uprawnienia, czym był na przykład akt ustawodawstwo o możliwości rozpoczęcia wojny, czy też działań wojennych, które właśnie wtedy, właśnie we wrześniu 2001 roku, wyjęły uprawnienia kongresowi, normalne uprawnienia do wywoływania wojny, do rozpoczynania działań zbrojnych, które leżały w gestii kongresu. Dały je prezydentowi przy absolutnie masowym poparciu, zarówno Republikanów, jak i amerykańskich demokratów. To był ten moment, kiedy Ameryka ruszyła na operację. Bardzo szybko zorientowano się, że źródłem akcji terrorystycznej był Afganistan i Al-Kaida. George Bush ruszył na tę wojnę uzbrojony we, w prawo, uzbrojony w wojsko, uzbrojony w służby specjalne, uzbrojony w absolutne poparcie nie tylko Amerykanów, ale całego tak zwanego wówczas wolnego świata. Bo my rozmawiamy trochę równolegle i spróbowałbym to trochę rozplątać o dwóch, a może większej liczbie wojen. Ale z jednej strony jest wojna w Afganistanie, która się wówczas rozpoczyna i która niedawno się zakończyła. Po drodze jeszcze będzie wojna w Iraku, która też jest oddzielną historią. Pewnie jej za dużo czasu tutaj nie poświęcimy, ale też jest elementem tej szerszej historii o tym, co się stało w pierwszym roku i gdzie teraz dojechaliśmy. Ale to, co zostało obwołane wtedy. i to, co myślę, że jest ciekawe i warte rozmowy, to jest ta wojna, właśnie z terrorem czy terroryzmem. I mój problem z tą wojną był taki, że nie do końca został wyznaczony wróg. Nie do końca ustalono, jakie są ramy tej wojny. Nie ustalono, w jaki sposób tę wojnę można wygrać albo przegrać. Tutaj nasuwa się analogia z wojną z narkotykami. Która się rozpoczęła w XX wieku, też w Stanach Zjednoczonych, gdzie są mniej więcej te same zarzuty. To znaczy, to są takie wojny nienamacalne, takie wojny, w których one mogą trwać i trwać i trwać i nigdy się nie skończą, bo trochę nie wiadomo, jakie są te kryteria porażki czy zwycięstwa. znaczy, to jest taki ruch dla ruchu, taki mechanizm, w którym, niezależnie od tego, co się nie wydarzy, to ta wojna trwa i trwać musi. Absolutnie jest to prawidłowa intuicja która sprowadza się do jednego angielskiego słowa forever, forever war. I rzeczywiście tym stała się reakcja amerykańska na zamachy 11 września, ale również to, o czym mówisz, to jest to duże przewartościowanie pojęć po 11 września. Wojna, którą definiowaliśmy jako starcie armii, realizację interesów politycznych, starcie uzbrojonych, umundurowanych jednostek i tak dalej, nagle okazało się, że stała się wojną nie frontu z frontem, armii z armią, to tylko wojną wśród ludzi. Mało tego, że wśród ludzi, wśród społeczeństw, plemiennych, jakichś cywilów, to stała się wojną wśród ludzi, o ludzi, o skłonienie ich do naszej wizji świata, do naszej wizji porządku, ale również prowadzoną no, ludźmi, w tym sensie, że cywilami. Po drugiej stronie nie stali żołnierze. Czasami talibowie przebierali się w zdobyczne mundury francuskiej armii, na przykład, które zdobywali w bitwie pod Kabulem, w Kapisie, z ciał zabitych Francuzów. Przebierali się w te mundury i wyglądali zupełnie jak żołnierze. Nie można było ich odróżnić od żołnierza francuskiego. Co do zasady, byli po prostu cywilami, którzy codziennie chodzili z motyką kopać pole, a tylko od czasu do czasu brali karabin i nasz żołnierz, który podlega, Regulaminom, nasz żołnierz mówię o żołnierzu zachodnim, polskim, amerykańskim, brytyjskim, nasz sposób prowadzenia działań wojennych jest bardzo mocno poddany regulaminom. Nagle ten nasz żołnierz umundurowany staje przeciwko wieśniaka i nie potrafi go rozpoznać. Więc mamy problem pierwszy z definicją czym jest wojna. Mamy problem z tym, że wojsko, zostało wysłane do Afganistanu, później również do Iraku, do pełnienia zadań policyjnych. To policja ma walczyć z terrorystami, a przynajmniej do 2001 roku policja walczyła z tymi terrorystami. Więc nagle wojsko zaczyna pełnić funkcje policyjne. Pojawia się ta słynna doktryna counter-insurgency, czyli przeciwko partyzancka, gdzie żołnierze zamiast strzelać, jeździć czołgami, latać samolotami, mają rozdawać koce i dbać o to, żeby we wsi był porządek. Takie były zasady po stronie amerykańskiej i koalicyjnej w Afganistanie i w Iraku. Natomiast policja, już tutaj u nas, w miastach europejskich i amerykańskich, staje się formacją paramilitarną. Widzimy to na ulicach miast amerykańskich. Jeździ po ulicach transporterami opancerzonymi, w hełmach, w kamizelkach kuloodpornych, w goglach noktowizyjnych, z długą bronią. To jest formacja wojskowa. Więc mamy tutaj te ostatnie 20 lat. Jeśli myślimy o jakichś długofalowych skutkach, mamy do czynienia z przewartościowaniem wielu pojęć, które jeszcze w latach 90. wydawały nam się dość mimo wszystko proste i jasne, Policja była policją, wojsko było wojskiem. Mamy służby specjalne, które rzeczywiście, jak wspomniałeś, może nie tyle zawiodły, co po prostu w tym natłoku informacyjnym. Jeszcze nieogarniętym w latach 90. internetem, środkami informatycznymi. Było mnóstwo depesz po prostu pisanych piórem na maszynie ja pamiętam, pisałem swoje meldunki na maszynie do pisania, takiej mechanicznej, więc tego się nie dało, tego chaosu informacyjnego ogarnąć w sposób uporządkowany, taki umechaniczniony. Okazało się, że pominęła to, że kilku Arabów jest na kursach pilotażu Boeinga i uczą się startów, nie bardzo im wychodzi nauka lądowania. To brzmi trochę śmiesznie, ale rzeczywiście te, te szczegóły zostały pominięte. George Bush wspomina o tym, że na jego presidential brief, czyli takim codziennym briefingu wywiadowczym, pojawiła się informacja, że terroryści mogą porwać samoloty. I on o tym wspomina, on przyznaje do tego, no ale mówi prosto i to trzeba go zrozumieć. Pominęliśmy to, ponieważ nie było więcej informacji na ten temat. Nie było actionable intelligence, czyli takich danych wywiadowczych, które pozwalałyby coś z tym zrobić. Więc powstały oczywiście całe raporty parlamentarne. Wskazujące błędy służby, błędy, no sytuacje służby wywiadowczych, może nie błędy, sytuacje służby wywiadowczych sprzed 11 września, gdzie popularna opinia jest taka, że te służby zawiodły. Po czym następuje po 11 września znowuż przewartościowanie służb wywiadowczych. Wywiad, który był skojarzony z jakimiś takimi zimnowojennymi grami szpiegów w miastach, w Berlinie, w Wiedniu, w Szwajcarii i tak dalej, nagle okazuje się, że CIA przoduje w tworzeniu organizacji paramilitarnych, znaczy własnych, amerykańskich. Siły specjalne, jakieś zespoły uderzeniowe. To słynne zdjęcie z początków wojny w Afganistanie takiego brodatego mężczyzny w czapce bejsbolówce, czarnych okularach, który wygląda jak pirat po prostu. To jest właśnie funkcjonariusz CIA, jednego z takich paramilitarnych oddziałów CIA, amerykańskich. CIA zaczyna tworzyć w Afganistanie i w Iraku własne oddziały złożone z miejscowych plemion irackich czy afgańskich, które mają służyć celom wywiadowczym. Więc znowu te służby się przewartościowują, stają się państwem w państwie. Pewnie po 2010 roku dochodzi do tego jeszcze cały problem inwigilacji nie tylko obywateli Afganistanu, Somalii, Iraku, Syrii itd., ale wręcz inwigilacji obywateli Ameryki, obywateli państw zachodnich, gdzie znowuż doszło do dużego przewartościowania funkcji takiej instytucji, która do tej pory była nieco bardziej w cieniu czy ukryta. W ogóle szerzej wydaje mi się, że to są też prawa człowieka, tak? bo tu jest ta kwestia tortur, jest ta kwestia wydobywania zeznań, jest kwestia prawa do sądu, prawa do adwokata Guantanamo. Otwiera się jakieś takie małe piekło, w którym zderza się z jednej strony interes bezpieczeństwa państwa, a z drugiej strony prawa człowieka, prawa ludzi, którzy temu interesowi zagrażają. Więc tutaj też się tworzy zderzenie, z którego trochę wychodzi chaos i bałagan. Dlatego ja tak trzymam się tych wielkich pojęć, ponieważ... Tak jak powiedziałeś, do jakiego działu życia nie zajrzysz, okazuje się, że jego źródła są w tych zamachach 11 września. I tu postawmy kropkę i teraz ja bym się ciebie zapytał, dobra, jesteśmy w 2021 roku i co nam zostało z tego wszystkiego? Opisaliśmy trochę oczywiście w bardzo skrótowy i ogólny sposób, skąd to przyszło, czemu to służyło i co się mniej więcej, znowu w bardzo skrótowy sposób, wydarzyło. Ale teraz moje pytanie jest, z czym my zostaliśmy? Ze światem, który próbuje wrócić do lat 90. Taką tezę bym postawił. Ta cała narracja o tym, że Ameryka powinna skupić się na, nawet nie konflikcie, przepraszam, bo wczoraj Joe Biden rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem. Konkurencja z Chinami, która nie może się przerodzić według obydwu przywódców, nie może się przerodzić w konflikt. Świat próbuje wrócić do tych właśnie tradycyjnej, rozumianej polityki, starcia mocarstw konfrontacji mocarstw, Rosja, Chiny, USA, do tego bardziej takiego tradycyjnego uprawiania polityki, mówi się o powrocie tego realizmu w polityce, odejścia, szerzenia demokracji, próbuje sobie świat na pewno poradzić z tym, co postrzegane jest jako pewnego rodzaju błąd, cywilizacyjny błąd ostatnich dwudziestu lat. A jak mówisz świat, to myślisz kto? Ostatnim 20 lat chyba najmocniej przeorało politykę, ekonomię, kulturę, życie duchowe nawet na Zachodzie. Mówię w tym sensie mówię, świat 11 września przeorał zbiorową wyobraźnię, zbiorową psychę świata zachodniego, który teraz próbuje wychodzić z tego złudzenia, że może być czymś więcej niż tylko jedną z sił politycznych, globalnych również. No i próbuje uprawiać nową politykę. Armie znów mają stać się armiami, które bronią terytorium. Cała dyskusja w NATO, w Sojuszu Północnoatlantyckim, polega właśnie na tym. Brońmy bezpośredniego otoczenia, wschodnia flanka, południowa flanka. To jest ta próba powrotu do tej normalnej funkcji wojska. Każdy prezydent amerykański, łącznie pewnie z każdym premierem brytyjskim, mówi: No more nation building. Zresztą Joe Biden powtórzył to 30 sierpnia. Nie budujmy więcej narodów. To jest to pojęcie mówiące o tym, że jeżeli. Przekształcimy państwa typu Irak, Syria, Libia, Afganistan, Somalia w funkcjonalne ciała państwowe z instytucjami, to one nie będą tymi przystaniami dla terrorystów. I mówił to George Bush w kampanii 2000 roku, mówił to Bill Clinton, mówił to Barack Obama przede wszystkim, który zapowiadał, że nie będziemy więcej budowali narodu innego niż naród amerykański. Powtórzył to Donald Trump, a teraz Joe Biden stara się zaprzeczyć temu, i słusznie chyba stara się zaprzeczyć temu, co tak de facto było sednem ostatnich 20 lat i tej interwencji w Afganistanie, przede wszystkim i Iraku, czyli właśnie próby przekształcenia społeczeństwa afgańskiego, irackiego na jakąś funkcjonującą chyba demokrację, i to się po prostu nie udało, więc teraz następuje odwracanie tego. Nie robiliśmy tego, nie będziemy robili, i to jest nasza normalna polityka, nasza nowa przyszłość. Czyli jeżeli ja ciebie dobrze rozumiem, no to możemy uznać i nie oceniając decyzji podejmowanych w 2001, 2002 czy 2003 roku, bo one były podejmowane wówczas w zupełnie innym świecie na podstawie innych przesłanek i cały ten olbrzymi sztafasz interesów, nadziei, lęków i tak dalej był inny, więc ja nie lubię takich ocen, ekspost, 20 lat później źle zrobili, głupi byli, natomiast... Dziś, z tego, co rozumiem, co mówisz, możemy powiedzieć, że ta wojna była błędem i została przegrana. Jeśli chcemy używać kategorii normalnej, definicji wojennych, no to faktycznie można powiedzieć, przegraliśmy. Pytanie, czy to była wojna, czy to było coś innego. Te pojęcia, którymi się lubimy posługiwać, żeby uporządkować sobie świat wokół siebie, zwłaszcza tak chaotyczny, jak to ostatnie 20 lat, wydają się po prostu niezbyt dobrze opisywać. Sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jest w ogóle chyba takie doświadczenie amerykańskie z niejednej wojny. To znaczy, że jeżeli wchodzisz w jakąś wojnę, to musisz wiedzieć A, jak ją wygrać, B, jak ją przegrać, to znaczy w którym momencie i w jaki sposób z niej wyjść. I to jest powtarzający się błąd amerykańskiego myślenia o wojnach, że Amerykanie wchodzą na wojnę bez planu, jak z niej wyjść. I to, co się mówiło o Iraku. Afganistanie, a wcześniej o Wietnamie. Trochę wydarzyło się, mam wrażenie, w tej wojnie niewojnej, którą obserwujemy od 20 lat. To znaczy Ameryka władowała się i władowała cały zachód wojny, z której nie było wyjścia. Nie były to wojny, zresztą nawet chyba jeszcze dotyczy to wojny koreańskiej wietnamskiej i innych zaangażowań świata zachodniego, tak szerzej rozumianego niż tylko Ameryka. Nie było to pełne zaangażowanie wojenne. Co to jest wojna? Wojna jest to, jak nawet mówił von Clausewitz, przepraszam, że przytoczę, rozszerzony pojedynek. Chodzi o to, żeby zabić przeciwnika krótko mówiąc, żeby go zlikwidować. Państwo musi użyć całej swojej potęgi, żeby go skłonić do wykonywania własnej woli. W wojnie wietnamskiej, afgańskiej, irackiej i każdej innej ostatnich 50 lat, nawet dłużej, nie używaliśmy bomb atomowych, nie używaliśmy lotnictwa lotniskowców i czołgów. Kanadyjczycy sprowadzili do Afganistanu sześć czołgów, które stały pod bramą i rdzewiały. Myśmy nie używali całej naszej potęgi zbrojnej. Żeby tę wojnę wygrać, żeby pokonać talibów, żeby ich zmieść z powierzchni ziemi. Próbowaliśmy sporadycznie, punktowo to zrobić, zrzucając jakieś wielkie, dziesięciotonowe bomby na jedną chatkę afgańską, gdzie mieścili się rzekomo bojownicy państwa islamskiego. Próbowaliśmy od czasu do czasu używać, no właśnie, czołgów nawet w Afganistanie czy w Iraku, ale to po prostu nie działało, bo nie można strzelać z czołgu do człowieka z karabinem, który jest cywilem. O czym się boleśnie przekonują żołnierze, którzy wracają z wojny i nagle stają w obliczu, to było popularne w Ameryce, ale przecież pamiętamy incydent polski, kiedy się okazało, że żołnierze są poddawani prawu cywilnemu i oceniani tak, jak się zachowują na konflikcie, który z definicji jest konfliktem, powinien być konfliktem niewidocznym dla przepisów prawa czasu pokoju. Więc znowuż pytanie, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy tę wojnę. Ja się bardzo przed tym bronię. W bronię swojego życiorysu trochę, <laughs> ale tutaj jest problem z definicjami, bo jeśli powiemy: że przegraliśmy wojnę w Afganistanie, no rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że Afganistan to jest taka klamra, to co widzieliśmy w Kabulu. To jest taka klamra spinająca te 20 lat. Zaczęło się od zamachu największego w historii Ameryki, skończyło się na, na zamachu największym w historii Afganistanu. Mówię o tym zamachu na lotnisku, gdzie zginęło 170 Afgańczyków. Zaczęło się od ludzi spadających z wież. World Trade Center i słynnego, pięknego wiersza Wisławy Szymborskiej, która to opisywała, mamy obrazy sprzed dwóch tygodni ludzi wypadających z samolotów w Kabulu. Więc tu ciśnie się, jakby takie porównanie, próba spięcia tego jakąś symboliczną klamną. I jedno się tylko nie zmienia. 11 września 2001 roku w Kabulu rządzili talibowie. 11 września 2021 roku w Kabulu rządzą talibowie. Więc oczywiście skrótowo myśląc, tak. Z talibami tę wojnę przegraliśmy. Ale warto przypomnieć i przypominać to ciągle, że w 2011 roku w maju wszyscy się odetchnęli z ulgą, kiedy Barack Obama wyszedł na mównicę swoją i powiedział: Panie i panowie, właśnie zabiliśmy Osama Bin -Nadena. Więc jakby był tutaj ten sukces, przynajmniej w rozbiciu Al-Kaidy, co było jednym z najważniejszych zawsze postulatów amerykańskiego wojska, służb specjalnych, polityków i całego zachodniego świata. Dorwać. I ukarać, mówiąc bardziej dyplomatycznym językiem, wyeliminować zagrożenie ze strony Al-Kaidy. Ja bym się bronił tak. Jeżeli, a tak uważam, nazwanie tego, co się wydarzyło od 11 września wojną z terrorem było niesprawiedliwe, to moim zdaniem równie niesprawiedliwe, ale tak samo uzasadnione jest powiedzenie, że tą wojnę z terrorem przegraliśmy. Oba te terminy są bardzo niejasne, niedowdefiniowane, trochę dzieją się w naszych głowach, że się tak wyrażę. Jeżeli uznajemy, że to była wojna z terrorem, to wydaje mi się, że możemy sobie pozwolić na to, że powiedzieć jakkolwiek to nie jest takie proste, że tą wojnę z terrorem, z terroryzmem przegraliśmy. Przepraszam, bo muszę to powiedzieć, ale od 20 lat Al-Kaida nie spowodowała zamachu na skalę taką, jaką sobie wyobrażaliśmy, że nastąpi po 11 września. Były zamachy, owszem, w Londynie, w Madrycie, w Paryżu w latach 2015. One były zamachami absolutnie nie chcę używać złych słów typu incydent, bo one obrażały dużo ofiary tych zamachów, ale jednak były to zamachy mniejszej skali i mało tego nie spowodowane przez Al-Kaidę, a przynajmniej nie w jakimś masowym ujęciu, prawda? Więc ta wojna z Al-Kaidą. Została wygrana, zwłaszcza w momencie, kiedy został zabity Osama Bin Laden. Oczywiście powiesz natychmiast, a państwo islamskie, a cały szereg organizacji, grup, które wyrosły na gruncie wojny z Al-Kaidą. I tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, że to trwa. Natomiast istotą problemu jest sprowadzenie tego, co trwa obecnie, tej wojny z terroryzmem, czy też może starcia z terroryzmem, do, no właśnie, starcia z terroryzmem, a nie globalnej wojny z terroryzmem. Nawet jeżeli udało się pokonać Al-Kaidę, to nikt nie mówił, że to jest wojna z Al-Kaidą. I teraz moje pytanie brzmi: jeżeli szukamy jakichś metod, żeby ocenić, jak to się skończyło, to pytanie moje brzmi, czy świat 20 lat później jest bezpieczniejszy i lepszy? W 2014 roku, kiedy wróciłem z Afganistanu, moi przyjaciele będący na świeżo, obserwujący w Polsce wydarzenia w Ukrainie i napaść Rosji na Krym, zagarnięcie Krymu, pytali mnie, czy to tak wygląda właśnie. Czy to jest wojna, niektórzy z pewnym uśmiechem, ale również z nutą powagi pytali, kupować cukier i mąkę? Więc poczucie bezpieczeństwa, które myśmy myśleli, że wykuwa się 5000 kilometrów stąd pod Hindukuszem, okazało się, że można je zaburzyć tym bardziej tradycyjnym zagrożeniem, znanym trochę, ale wciąż niewidocznym, które przyszło w postaci polityki międzynarodowej uprawianej albo jej sposobu uprawianego przez Rosję. Czy my się czujemy bezpiecznie? Pewnie jednym z tych wielkich lekcji 11 września jest to, że wyolbrzymiliśmy znaczenie zamachów terrorystycznych, że przydaliśmy im takich apokaliptycznego wymiaru, gdzie reakcja powinna być nieco bardziej stonowana i mniejsza i bardziej policyjna niż wojenna. A to właśnie się wydarzyło. Więc tutaj można dyskutować, czy to poczucie bezpieczeństwa się nasze zmniejszyło, czy wzrosło. Pójdźmy dalej. Teraz jeszcze bardziej się napompuję, jeżeli mi pozwolisz. I zadam ci jeszcze bardziej... Pompatyczne pytanie, ale wydaje mi się, że warto je zadać, a jeżeli uważasz inaczej, to po prostu spójrz ze mnie powietrze i ja się nie obrażę. Obiecaliśmy sobie, kiedy ostatnio rozmawialiśmy o Afganistanie, że wrócimy do tej rozmowy i porozmawiamy o implikacjach tej porażki. Przede wszystkim to, co mnie by interesowało, to jest dla Ameryki i tego, w jaki sposób ta ucieczka z Kabulu, ten sposób, w jaki ci Amerykanie i ogólnie Afgańczycy, społeczność zachodnia była ewakuowana z kabulskiego lotniska. Te wszystkie obrazki, które oglądaliśmy, w jaki sposób to zagrało na nie wiem, amerykańskiej psychę, na interesie narodowym, na poczuciu potęgi? Bo ja mam wrażenie, że reakcja Ameryki, patrząc na, przykład na to, co się pisze w mediach, czy na notowania Joe Bidena, jest niewspółmierna do tego, co się wydarzyło. Trochę chyba my wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, że z tego kabolu będzie trzeba wyjść, że jakby tutaj nic dobrego tam już się nie wydarzy z perspektywy, powiedzmy, górnolotnie amerykańskiego interesu narodowego. Ja mam wrażenie, że to, co my widzieliśmy, to jest taki jednak przestrach Ameryki, że coś się skończyło. I tutaj właśnie się napompowuje, czy to nie jest tak, że to dwudziestolecie w pewnym sensie oznacza koniec hegemonii amerykańskiej i inny nowy świat, w którym się teraz znaleźliśmy. To, że to jest koniec hegemonii, to jest dość oczywiste, ponieważ mamy Challengera, czyli mamy Chiny. I dlatego Joe Biden z uporem powtarza, że to jest nasze główne zadanie jako lidera wolnego świata, i tak dalej, i tak dalej. Znana jest ta cała narracja. Pytasz o to, no skoro wszyscy wiedzieli, że Afganistan się nie uda, że trzeba będzie się stamtąd wycofać, no to natychmiast powstaje to bardzo doraźne polityczne pytanie, które zresztą zadają amerykańscy republikanie i również część demokratów, no skoro wiedzieliśmy, to dlaczego zostało to tak mocno popsute, jak widzieliśmy. To znaczy, dlaczego ta ewakuacja była chaotyczna, dlaczego zginęło 13 naszych żołnierzy, dlaczego nasi alianci, czyli Europejczycy głównie, są na nas wściekli, że nie poinformowaliśmy ich o zamykaniu ambasady, że zostawiamy ich prawdopodobnie z falą uchodźców z Afganistanu, która tutaj będzie docierała, że nawet jak się okazuje w takich drobnych sprawach typu co zrobić z ewakuowanymi z Afganistanu współpracownikami Departamentu Stanu armii amerykańskiej którzy tutaj do Europy zostali przywiezieni również do Polski nagle okazuje się że te pytania nie, nie potrafią na nie odpowiedzieć sposób organizacji tego przedsięwzięcia ewakuacyjnego budzi uzasadnione wątpliwości ale nie jest to wątpliwość pod adresem samego Joe Bidena tylko raczej wątpliwość pod adresem stanu instytucji państwa amerykańskiego nie można patrzeć na Departament Stanu, który nie umie przygotować tej ewakuacji, albo nie umie przygotować procesu wizowego, wydawania tych tak zwanych wiz specjalnego przeznaczenia, SIW-ów tak zwanych, w oderwaniu od tego, że ostatnie chyba nawet kilka lat, Amerykańskiego Departamentu Stanu to jest zapaść instytucjonalna. To jest brak urzędników, brak dyplomatów, wciąż jeszcze blokowane przez kongres wyznaczenia na stanowiska w administracji Joe Bidena. Więc jakby tutaj, znowu dotykamy takiego bardzo wycinkowego incydentu, ale warto również zwrócić uwagę, że jest to część większego procesu. Te kilka tygodni ewakuacji mogliśmy zadawać pytania bardzo takie ostre. Co się dzieje z Ameryką, że ona tak, że ucieka po prostu z Kabulu w taki sposób, w jaki uciekała? Mam też wrażenie, że kiedy ta ewakuacja się skończyła, kiedy wreszcie ten chaos został, można to mówić, kolokwialnie ogarnięty i te samoloty, nawet słyszymy o tym, że z Kabulu zaczynają wylatywać kolejne samoloty wywożące obywateli. Talibowie się na to zgodzili dzięki pośrednictwu i uprzejmości Katarczyków. Nagle okazuje się, że w tej gonitwie informacyjnej amerykańskich mediów Kabul schodzi na drugą, trzecią przewinięcie strony internetowej, bo już nawet nie przerzucenie karty gazety. Ten Afganistan przestaje chyba szkodzić, można tak wówczas, w cudzysłowie mówiąc, administracji Bidena, chociaż oczywiście republikanie przygotowują się do kampanii wyborczej 2022 roku, tej tak zwanej połówkowych wyborów do kongresu, ostrzą sobie zęby w związku z Afganistanem, ale to jeszcze jest kwestia przyszłości. Żyjemy w kulturze obrazkowej i w świecie symboli, gdzie te symbole są najważniejsze, więc zadałbym Ci pytanie, czego symbolem było to zdjęcie zielono-czarne Ostatniego dowódcy amerykańskiego, który wsiada do samolotu i odlatuje. W sensie, czy to jest tak, że to jest po prostu kolejny jakiś obrazek medialny, który my oglądamy, podniecamy się przez 3, 5, 7, 14 dni i potem idziemy dalej? Czy jednak to jest obrazek, który zostanie z nami na dłużej i opowie nam jakąś historię o świecie dziś? I jaka to jest historia? Dla mnie jest to przede wszystkim, tak jak dla byłego żołnierza, historia dzielnego generała, bo był to generał amerykański, ostatni żołnierz na afgańskiej ziemi, który dopilnował, że jego żołnierze wsiedli do samolotu i sam ostatni schodzi, znaczy wchodzi na pokład albo schodzi jak kapitan z pokładu, prawda? Czyli kończy swoje zadanie. Więc jest jedna interpretacja, ja ją lubię, porządnego zakończenia tego wycinka, maleńkiego wycinka, z jakiego składała się cała rzeczywistość afgańska, amerykańska, ten mały wycinek został zakończony sukcesem, żołnierze wylecieli, zadanie zostało wykonane. Oczywiście to spojrzenie jest z pewnością krytyczne i z pewnością nie ma tej Ameryki, którą myśmy w latach 90. hołbili w Polsce jako no właśnie latarni wolności, która nam tutaj przywiozła Leszka Balcerowicza i Jeffrey'a Sachsa. Ta Ameryka nie istnieje, zresztą narrację w Europie w tej chwili również w Polsce są dość krytycznie miejscami mocno antyamerykańskie, no właśnie, za ten Afganistan, który okazuje się być takim skrótowym upadkiem imperium. Często jest ten mit nieszczęsny Afganistan jako grobowca imperium. Zapewniam, imperium nie znalazło tam swojego grobu. Co najwyżej upokorzenie, ale to już jest jakby inna opowieść. Przyzwyczailiśmy się do Ameryki, będącej no właśnie liderem wolnego świata, tymczasem mamy Amerykę, która jest sama siebie niepewna i której obywatele również. Przez te 20 lat stracili zaufanie do niej jako do, do tej potęgi. Bo jak się okazuje, amerykańscy obywatele byli po prostu no, zwodzeni, może nie oszukiwani, zwodzeni przez swoich liderów. Kiedy mówiono im, że idziemy do Iraku, żeby w 2003 roku, żeby szukać broni masowego rażenia, którą za chwilę Irak, Saddam Hussein użyje przeciwko Ameryce, krótko mówiąc, okazało się bardzo szybko, że to jest nieprawda. I do kultury amerykańskiej. Albo wzmocniło się, albo weszło to poczucie, że rząd nas oszukuje, które doprowadziło wprost do wyboru Donalda Trumpa i całego ruchu, który później znalazł swoją eksplozję 6 stycznia bieżącego roku, kiedy Amerykanie zaatakowali swój rząd, wściekli na to, że znowuż, tak mówiąc skrótowo, oszukiwał ich przez ostatnie kilkanaście lat. Więc są różne obrazy końca tej Ameryki i znowuż, próbując podsumować, XXI wiek to jest wiek, nie chcę powiedzieć o samym Ladena, bo on na to nie zasługuje, ale tego, czym stała się wojna z terroryzmem. I każda dziedzina naszego życia została tym bardzo mocno dotknięta i to na poziomach, które powiedzielibyśmy, że czasami że jest to sukces. Ten drobny sukces amerykańskiego generała, który dobrze wykonał misję w Kabulu, ale też czasami jest to wielka porażka, porażka zaufania obywateli do swojego państwa, którego okazuje się, że nie spełnia tych standardów można powiedzieć, że to dwudziestolecie było właśnie tym czasem tej wojny z terrorem, a XXI wiek będzie trochę wypadkował w pewnej mierze i w pewnym obszarze, bo też dużo więcej rzeczy się dzieje i będzie działo na świecie, ale w tym obszarze jest wypadkował tych dwudziestu lat i tej wojny z terroryzmem. I teraz, czy to jest tak, że teraz zaczął się wiek izolacjonizmu i co to znaczy z jednej strony dla świata zachodu, a z drugiej strony dla Polski? Jeżeli ja bym szukał Podpisu pod tym obrazkiem. I wiem, że to jest uproszczenie, ale jeżeli ja bym szukał podpisu pod tym obrazkiem, to ja bym napisał, że to jest żołnierz amerykański, który pakuje się i wraca do domu. Kropka. I teraz moje pytanie brzmi, co to znaczy dla nas? My chwytamy się, broniąc się przed tą oceną, którą, albo tą supozycją, raczej to nawet nie jest ocena, tylko takim przypuszczeniem, że w Girzycku będzie to samo co w Kabulu, że ostatni amerykański żołnierz, który miał być. Tak zwanym potykaczem, czyli miał bronić terytorium Polski samą swoją obecnością przed inwazją ze wschodu, właśnie pakuje się do samolotu i w nocy wyjeżdża. Bronimy się przed taką wizją, tym o czym mówiliśmy trochę wcześniej, że próbujemy wrócić do poczucia, że polityka międzynarodowa staje się taka realistyczna, realizacją interesów jest twardo, nie wartości, ale te interesy są istotne, więc tłumaczymy sobie, że nieważne są te wartości, ale Amerykańskim interesem jest obecność w Europie Środkowej jako sposobu na odparcie inwazji rosyjskiej, już tak mówiąc bardzo konkretnie. I kalkulujemy z tylu lat dziewięćdziesiątych, a może nawet jeszcze wcześniejszych, że są interesy amerykańskie w Europie Środkowej, które są zupełnie inne niż interesy amerykańskie w Azji Centralnej, które właśnie się zakończyły 31 sierpnia. I oczywiście przewidywanie tego, jak zachowa się przywódca czy to będzie Joe Biden, czy ktoś następny w sytuacji wywołanego na polskiej granicy, czy na polskim pograniczu kryzysu, no jest trudna, ponieważ jest znowuż wypadkową wielu innych wydarzeń niż tylko takiego przekonania, że to jest wieczny interes amerykański. Jak mówił brytyjski polityk z XIX wieku: nie ma wiecznej przyjaźni, nie ma wiecznego sojuszu, są wieczne interesy Imperium Brytyjskiego. Naszym interesem narodowym jest utrzymanie amerykańskiego zainteresowania tutaj. I tej obecności w Polsce. I to jest jakby, powinna być podstawa polskiego myślenia. Nie powinno być to oparte na przekonaniu, że Amerykanie po prostu chcą tu być swoją mocą militarną, ale również pewnie jest to i znowu krąg zataczamy jest to pewien powrót do wspólnoty wartości, że Amerykanom łatwiej bronić kraju, czy też realizować swoje interesy w kraju, który jest jakoś z nimi ideowo połączony. Więc trochę robimy taki zakręt, bo Bronię się przed tym realistycznym patrzeniem na politykę, że jednak ostatnie 20-30 lat to jest właśnie taka mieszanka realizmu z pewnym idealizmem w polityce międzynarodowej. I owszem, wojna z terrorem jest tego idealizmu, na pewno go podważa, ale jednak no, wyobrażamy sobie, że jeśli jest coś takiego jak wspólnota interesów świata zachodniego, to ja z całym sercem chciałbym być po stronie świata zachodniego, a nie jakiegokolwiek innego. Ty wspomniałeś o Ukrainie. Ja sobie myślę, w trakcie naszej rozmowy sobie o tym myślałem, że dla mnie jakiś taki, w pewnym sensie nowy trend, może nie taki nowy, ale ciekawym zdarzeniem jest wizyta prezydenta Żeleńskiego w Białym Domu i podpisanie umowy na kupno wielu reaktorów atomowych. I sobie myślę, że teraz, jakbym był rządem polskim, to wolałbym mieć duże inwestycje amerykańskie on the ground, niż żołnierzy on the ground. To znaczy, że właśnie my odeszliśmy od wieku wartości, gdzie jesteśmy bronieni tylko dlatego, że jesteśmy częścią tej społeczności zachodniej, bo tu nie wiadomo, co się wydarzy. Natomiast jeżeli ktoś tu zainwestuje bardzo duże pieniądze, to jest ta wartość, która może spowodować, że jednak ta Ameryka tupnie, wróci i obroni. Bo ty mówisz o tym świecie wartości, a ja mówię o trochę innej wartości, która wydaje mi się, i to może jest przykre, a może po prostu takie życiowe, że wchodzimy po prostu bardzo silnie w ten świat taki realpolitik tylko że my jesteśmy w trochę innym położeniu niż Ukraina, bo Ukraina intensywnie, za wszelką cenę, próbuje się przeczołgać, bo jej to bardzo ciężko wychodzi, na zachód. Myśmy to zrobili 25-30 lat temu. Zostaliśmy albo, niektórzy mówią, że wciągnięci, albo sami przeszliśmy na stronę zachodnią. Niektóre trendy w polskiej polityce raczej wskazywały, że idziemy w stronę przeciwną niż Ukraina próba zmiany systemu, zwalczania korupcji, prowadzenia systemu bardziej demokratycznego, więc mowa o wartościach, a po w stronie polskiej, gdzie już te wartości rzekomo u nas zadziałały w latach 90., teraz myślimy o realpolityce, twierdzisz, że przyciągnięcie inwestycji amerykańskich będzie tą kolejną kotwicą, którą utrzyma tej Amerykanów w naszym kraju. Pewnie byłaby tutaj taka odpowiedź, trudniej jest wywieźć elektrownię atomową niż batalion żołnierzy, ale ja przede wszystkim mam nadzieję, że to będzie takie najmocniejsze przesłanie. Nie chciałbym, żeby Amerykanie myśleli o wywożeniu ani jednego, ani drugiego. Piotrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.